Kurwa, ładny masz to fiero, powiem ci. Wiem. Ładny masz to fiero. Grypsuje, jesteś gitem frajerem? Co? Nie jest tak. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku o samochodach przy kawie. Dzisiaj moim gościem jest kolejna osoba, która zmodyfikowała kolejne japońskie auto. Kolejne auto w stylu JDM, ale takim grubym JDM, tak? Tak, zgadza się. Witam serdecznie. Cześć. Co tu dużo mówić? Opowiedz nam o tym, co to jest za auto, dlaczego tak wygląda, jak wygląda i dlaczego jesteś fanem filmu Szybcy i Wściekli. To jest, jak widać, Nissan Model S13 200ZX. Dosyć już wiekowy, do aktualnego stanu, no, przeszedł kilka metamorfoz już. A czemu jestem fanem Szybkich i Wściekłych? Bo w trzeciej części grała Mona Lisa, którą aktualnie chcę zrobić. Okej. Okay. Ja, wiesz, nie jestem fanem japońskich aut, ale jak zobaczyłem tego SX-a, przypomniało mi się, to był 98 albo 9 rok, miałem takiego kolegę, który mieszkał w Warszawie. Miał bardzo bogatych rodziców i latał wtedy właśnie takim SX-em. Totalna seria oczywiście, ale wiesz, wtedy SX na polskich ulicach, na czarnej blacha, czerwony, tak. To było coś, to była gruba przygoda. Sporo tam o tym się najeździliśmy, reakcje ludzi po prostu bezcenne. No ale chyba podobnie jak z twoim egzemplarzem, tak? Gdziekolwiek nie wyjedziesz, to ludzie się patrzą. No zwraca uwagę, już nie tyle wyglądem, co też dźwiękami, jakie wydaje, jak się jedzie. Tu wiesz, turbo, głośny wydech, jednak słychać to auto z daleka. Czy zrobiłbyś to samo po raz kolejny, jeżeli chodzi o mody? Bo nie ukrywajmy, sorry, nie chcę cię obrażać, ale to jest styl, który gdzieś tam powoli już się skończył, tak? Dokładnie tak. Mam pomysł na jeszcze jedną S13, ale będzie bardziej seryjna. W fabrycznym kicie pewnie nie kojarzysz kołki. To jest model ostatni wypół z S13 na Japonię tylko. Takie dosyć spokojne body. Jak ciężko jest kupić ten samochód? W tym momencie? No chyba praktycznie nieosiągalne. Czasami gdzieś się zdarzają jakieś budy do sprzedania, ale to wiesz, stan jest no, straszny. A jaka jest historia twojego egzemplarza? Ja go kupiłem w 2007 roku, jako totalnie seryjny samochód, taki troszeczkę zezgruzowany już, który no pewnie przeżył parę lat u niejednego kierowcy. No i zaczęła się powolna odbudowa, chociaż też na początku nim naszalałem jeszcze w takim strasznym stanie. Ale to wtedy po prostu kupiłem to auto, bo podobało mi się, jeździło jak na tamte lata bardzo szybko, bo to było zawrotne 180 koni. Przepraszam, 169 dokładnie. To paliłeś asfalt. Tak, także to było coś niesamowitego wtedy. No i po drugim czy trzecim awarii silnika 1.8 w końcu doszedłem do wniosku, że pora się zabrać to auto i zrobić je tak, żeby chociaż trzymało się kupy. No a i skoro już się trzyma kupy, to na co dzień go użytkujesz? Czy to jest taki nie, weekendowy toy? Typowo weekendowe auto. Okej, okay, a jakieś przygody w trakcie jazdy na zlot, powrotu ze zlotu, mam na myśli tutaj, nie wiem, awarie, jakieś dziwne sytuacje? Nie, odpukać do tej pory, odkąd ma silnik ze Skaja, jest totalnie bezawaryjnym. Wszędzie, gdzie się trzeba dojechać, dojedzie, nigdy się nic po drodze nie zepsuło, także jak na razie odpukać niezawodne auto. Nasi niebiescy przyjaciele często czepiają się? Nie. Jest okej? Jest okej. Okay. Zatrzymali mnie kilka razy, ale to głównie chyba tylko po to, żeby zobaczyć, co to jest, ale obyło się bez żadnych mandatów, bez niczego. Okay. Także jest spoko. Jak widzimy, tutaj jest sporo tych modyfikacji. Czy są w planie jeszcze jakieś? Nie, to jest totalnie zakończony projekt. Nie chcę już z nim nic zrobić. Zostawiasz po prostu w domu, trzymasz w szkle, czy sprzedajesz za jakiś czas? Nie, na pewno zostaje u mnie. Co z nim dalej będzie, nie wiem, okaże się, ale na pewno nie pójdzie na sprzedaż. Okej, okay. A powiedz mi proszę, czy poleciłbyś ten samochód komuś, kto szuka japońskiego auta i planuje no, zacząć zabawę w ten japoński styl? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Bardzo fajne auto na pierwszy egzemplarz. Chociaż w tym momencie... Tak, no, jak powiedziałeś, już ciężko jest ogólnie ciężko jest dostać i z samochodami, i z częściami, tak? Dokładnie. Znaczy z częściami nie ma żadnego problemu. Najgorszy problem kwestia to cen. Jest... Kwestia celi. Najgorszy problem to jest po prostu znaleźć jakiś egzemplarz, który nie będzie już zamęczony przez poprzednich właścicieli. A dlaczego akurat ten egzemplarz? Bo mieliśmy tutaj osoby, które nam opowiadały sporo o swoim zamiłowaniu do japońskiej motoryzacji, ale generalnie padały hasła typu Supra 300ZX. Dlaczego brałeś ten model? Oczywiście Supra pierwsza miłość.
Ale... MK4. Ale w 2007 roku po prostu budżet na to nie pozwalał, bo Supry jednak to były dosyć drogie samochody, a 200 ZX-y wtedy były za grosze. Tak prawdę mówiąc, jak miałeś 10 tysięcy, to wybór był ogromny w 200 ZX-ach. A o Suprze nawet nie było co mówić. Czego byś nie zrobił po raz kolejny w aucie? Co było najtrudniejsze w trakcie modów? Wiesz co, nie tyle modów, ale na pewno bym go nie męczył na torze. Okej, okay. A był męczony na torze? Tak, tak, był. To dosyć intensywnie? Tak, był. Także to bardzo daje, bardzo zużywa po prostu całą konstrukcję tego samochodu, także jak ktoś chce ten samochód mieć, żeby był ładny, to no okej, okay, sporadyczne wypady, żeby się przejechać, ale nic, nic bardziej intensywnego. Okej. Okay. Ja mam też takie wrażenie, że często ludzie nie zdają sobie sprawy z tym, z czym mają do czynienia, jak kosztowny jest zakup tego auta, kosztowny jest zakup części od tego samochodu. Przez co chyba nie do końca podchodzę do niego poważnie na początku. Dopiero później, jak wysłuchają historii twojego życia, zobaczą ceny na zagranicznych portalach poszczególnych części i wiedzą, z czym mają do czynienia. Wiesz, to na pewno, bo ludzie w Polsce traktują japońskie auta z lat 90., no, że to są po prostu stare japońskie auta, praktycznie nic nie warte. Dopiero faktycznie, jak się gdzieś przejrzy jakieś portale aukcyjne i zobaczy, ile te auta są w tym momencie wyceniane, no to całkowicie zmienia się podejście. Jeszcze tym bardziej, jak jest modyfikowany samochód. Czego ci mogę życzyć, jeżeli chodzi o ten samochód w przyszłości? O ten? Tak. Żebym go nie sprzedał. Do tego ci życzę. Dzięki bardzo. Dzięki. A was zapraszam do kolejnego odcinka i standardowo, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaramy się zrobić kolejny odcinek jeszcze lepiej. Trzymajcie się.